1. Szanowni Państwo, dzień dobry. Roland Dubowski. Jesteśmy w Warszawie przed Metrem Centrum, wyjście, tak zwana Patelnia. I jestem kandydatem na kandydata na prezydenta. Swój komitet wyborczy zarejestrowałem i nasze środowisko tutaj razem organizujemy prawybory, happening sondażowy. 4 w sumie razem kandydatów na kandydatów się zebrało, którzy założyli własny komitet wyborczy, ale nie zakwalifikowali się do tych 100 000. To są pan Wojciech Mateńka, pan Grzegorz Sowa i pan Piotr Bakun, tutaj też z nami będący. Pan Wojciech Mateńka jeszcze dojedzie i pan Grzegorz Sowa też dojdą. Ja, Roland Dubowski, bardzo miło. Proszę Państwa, prośba, mamy pewne rozporządzenia, jeżeli chodzi o tę sytuację nadzwyczajną dzisiaj w kraju i starajmy się zachować te przepisowe 2 metry lub też w maseczkach chodzić. Wypowiadającym się też przypominam, żeby nie obrażać nikogo, jakoś nie dyskryminować ze względu na narodowość, wyznanie czy pochodzenie. Proszę Państwa, także witamy serdecznie wszystkich warszawiaków i szanownych Państwa, którzy nas będą oglądać. Tego typu happening sondażowe, prawybory już nasze środowisko robiło. Inicjatorem dzisiaj i wcześniej, kilka lat temu, był tu z nami będący pan Wojciech Bardoński. Panie Wojciechu. I poprosimy pana Wojciecha Bardońskiego jako przewodniczącego dzisiaj naszej komisji wyborczej o przybliżenie, w jaki sposób będziemy te wybory tu nasze, prawybory, przeprowadzać i czy to ma właśnie dużo wspólnego z demokracją i czy będziemy tę demokrację dzisiaj tutaj, że tak powiem, stosowaną odbywać. Bo mamy troszeczkę dużo zastrzeżeń do tej demokracji, którą się szermuje na zewnątrz. Oddaję głos panu Wojciechowi Bardońskiemu. Panie Wojciechu, po co dzisiaj tu jesteśmy i w jaki sposób te prawybory mają się odbywać? Ja już powiem, żeby Polska należała do Polaków, a nie do garstki cwaniaków, musimy bronić demokracji, bo tylko dzięki demokracji Polacy mogą korzystać ze swojej ojczyzny, która do nas należy. To po przodkach ojczyznę odziedziczyliśmy i jest nasza, a nie jakieś tam grupki cwaniaczków. I teraz chcemy obnażać te fałsze wyborcze, te manipulacje, żebyśmy mieli świadomość, że ktoś nam ojczyznę zawłaszcza. Dlatego musimy bronić prawdziwej demokracji i w tym happeningu chcemy pokazać, że poza 11 oficjalnie kandydatami zarejestrowanymi jest jeszcze bardzo, bardzo dużo kandydatów. I nie ma, w prawdziwej demokracji nie ma takiego czegoś, że wybieramy mniejsze zło. Nie ma sensu wybierać mniejszego zła. W wolnych wyborach powszechnych każdy sobie kandydata jakiegoś wybierze lub sam będzie kandydował. Także to wybór mniejszego zła tylko jest w fałszywych demokracjach, tam gdzie ktoś zawłaszcza cudzowłasność. W tym przypadku ktoś zawłaszcza naszą ojczyznę poprzez manipulacje wyborcze. I w tym happeningu chcemy pokazać, jak mogłyby wybory, zwrócić uwagę na to obłudę, że co byłoby, gdyby chociażby dodatkowo 4 kandydatów było wykluczonych bez udziału wyborców. To jaki byłby wynik? Czy byśmy też istnieli, czy nie? Bo w tym momencie oficjalnie nie istnieją kandydaci ci spoza tej grupy 11 wybranych, których popierają jakieś siły zewnętrzne, jakieś ciemne, nieznane. I teraz tak, tak właśnie chcemy pokazać, jest urna, proszę bardzo, pusta, nie ma drugiego dna i zaczynamy. Oczywiście to będzie taka forma uproszczona, nie ma jeszcze wszystkich procedur, bo to jest taki happening, ale na ile to możliwe robimy wybory uczciwie. I tak, mamy już pierwszego wyborcę, proszę bardzo. kartka wyborcza, długopis. Ilu tu jest kandydatów na tej... Tak, mamy... Na karcie wyborczej jest 15 kandydatów. Po prostu oficjalna 11 plus 4 kandydatów, po prostu takich na dzień dzisiejszy wykluczonych przez, nie przez wyborców, na wstępie niedopuszczonych do gry, w sposób nieuczciwy niedopuszczonych poprzez jakieś manipulacje urzędnicze. To tak, pierwszym kandydatem jest obecny tutaj Bakun Piotr Stanisław. Wśród tych oficjalnych jest później tak alfabetycznie Biedroń Robert, Bosak Krzysztof, tu obecny Dubowski Roland, proszę bardzo. I później tak, Duda Andrzej, Hołownia Szymon, Jakubiak Marek, Kosiniak Kamysz Władysław, Mateńka Wojciech, który jest tym właśnie też kandydatem niezłomnym, wykluczonym, ale tu się pojawi wkrótce. Piotrowski Mirosław Mariusz, Sowa Grzegorz, też z tych, jeden z tych wykluczonych, niedopuszczonych przed oblicze wyborców. Tanajno Paweł, Trzaskowski Rafał, Witkowski Waldemar Włodzimierz i Żółtek Stanisław. Także zobaczmy, co by było, gdyby dopuścić tych kandydatów przed oblicze wyborców. Czy oni są niczym, czy jednak coś znaczą, czy mają wyborców. Dziękuję. Dziękuję, panie Wojciechu. Przypominam, pan Wojciech Bardoński jest tutaj dzisiaj z nami przewodniczącym Komisji Wyborczej. Zapraszamy. Mamy 15 kandydatów. Gdyby państwo chcieli wziąć udział tu, doświadczyć tego dreszczyka emocji, wybierania naszego prezydenta. Nie pomijamy właśnie tych osób, które zgodnie z tymi przepisami, które są, uzyskały 100 tysięcy podpisów, 11, i do tej 15 są dołączeni jeszcze 4 osoby, które nie zakwalifikowały się, ale poczuwają się do tego, ażeby jednak uczestniczyć w tych wyborach i mają też zastrzeżenia do tego systemu demokratycznego, wyborczego. No proszę państwa, tutaj widzimy, pan też głosuje. 15 osób do kandydatów na prezydenta. Można sobie zagłosować. Tu przez kilka godzin, no, formalnie jesteśmy do 20, mamy trochę czasu. Tak, że mamy demokrację, tak więc korzystajmy i starajmy się tak doświadczać, nie bójmy się tego. W sumie suwerenem jesteśmy my wszyscy, zwykli ludzie. Dlatego też od naszego zaangażowania, od naszej świadomości zależy, jakie będą losy naszej ojczyzny, czyli nas wszystkich po kolei. Proszę państwa, wybierzmy prezydenta Polek i Polaków, happening sondażowy. Zapraszamy, urna przepisowa, biało-czerwona, stolik. 15 kandydatów na prezydenta. Oprócz 11 tych osób, które osiągnęły 100 tysięcy podpisów, na tej liście są również pan Piotr Bakun, pan Grzegorz Sowa, pan Wojciech Mateńka i Roland Dubowski, ja mówiący też, któryśmy komitety zgłosili, ale no, mamy swoje zdanie na ten temat. Nie udało nam się osiągnąć tych 100 tysięcy, co jest niestety bardzo, bardzo trudne, szczególnie w takich warunkach w tym roku tej epidemii, zarządzeń, obostrzeń. I jednak potrzebne są do tego, jest bardzo dużo osób zaangażowanych, organizacja, potrzebne są, jak się okazuje, no, czas, pieniądze i staramy się to własnym sumptem robić. To jest też akcja, która ma nas zachęcić w ogóle do aktywności, proszę państwa, społecznej, aktywności politycznej, polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne. Dzięki naszym decyzjom możemy później nie mieć zastrzeżeń do decyzji polityków, jeżeli to my ich wybierzemy, którzy decydują o rozwoju naszej ojczyzny, o naszej obronności, o naszych zakładach, o naszej polityce kulturalnej, o edukacji. Proszę Państwa, o tym... Tak, już zaraz tak poproszę. Tu Pan Przewodniczący, Pan Wojciech Bardoński przypomina mi, żebym też udzielił głos tym osobom, kandydatom i kandydatów, którzy tutaj już z nami są. Dlatego też, jeżeli Pan Piotr Bakun życzyłby, zechciałby, to bym bardzo prosił też o zaprezentowanie się, też jego zdanie na temat tego typu dzisiaj sytuacji w kraju i tego naszego dzisiaj wydarzenia tutaj. Panie Piotrze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wszystkich serdecznie zapraszamy do głosowania w prawyborach. Można głosować na kandydata, którego Państwo będziecie wybierać w wyborach na prezydenta. Są również kandydaci, którzy nie zdobyli 100 tysięcy podpisów. I w związku z tym oni również biorą w prawyborach, żeby zobaczyć, czy w ogóle mają jakieś szanse, czy popularność. Ja nazywam się Piotr Bakun, reprezentuję tutaj jakby nowe pokolenie i chciałbym w Polsce wprowadzić najnowsze rozwiązania, jakie są możliwe, oraz pełną demokrację, która polega na tym, że obywatele decydują, co tak naprawdę ma się dziać w naszym kraju. Ale głównie ten happening jest zorganizowany po to, żebyście Państwo zagłosowali. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem Andrzeja Dudy, bardzo prosimy. Jeżeli Roberta Trzaskowskiego, też bardzo prosimy o zagłosowanie. Jeżeli na jakiegoś innego kandydata alternatywnego, tutaj mamy kandydatów, którzy się nie zakwalifikowali, można z nimi porozmawiać, zobaczyć, czy są lepsi, czy są gorsi od tych kandydatów, którzy są takimi kandydatami popieranymi przez partie polityczne. Jeszcze raz zachęcam do głosowania w prawyborach. Niestety nie przewidzieliśmy nagród dla tych, którzy będą głosować, ale ktoś jest, jeśli zwolennikiem obecnego prezydenta Andrzeja Duda, prezydenta Warszawy, Trzaskowskiego, kandydatów alternatywnych, bardzo prosimy o oddanie swojego głosu. Bardzo nam na tym zależy, żeby tych głosów było jak najwięcej, bo to nam pokaże, jakie jest Państwa zdanie tutaj na Patelni. Sondaże postaramy się upublikować. Jeszcze raz zapraszam do głosowania w prawyborach. W prawyborach na Patelni. Wszystkich zapraszamy. Nie trzeba dowodu osobistego, wystarczy podejść, zakreślić kandydata i wrzucić do urny. Urna była komisyjnie zamknięta. Serdecznie zapraszamy do głosowania. Dziękuję bardzo. Mówił do Państwa Pan Piotr Bakun, kandydat na kandydata na prezydenta RP, komitet wyborczy Pana Piotra Bakuna. Proszę Państwa, zapraszamy, prawybory, happening sondażowy. Jesteśmy w centrum Warszawy, przed metrem, wyjściem z metra w centrum. Możemy już dziś, na tydzień przed wyborami, doświadczyć tego aktu wyborczego podstawowego, jakim charakteryzuje się demokracja. Zapraszamy Państwa, prawybory, happening sondażowy. Piętnastu kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ci, którzy uzyskali 100 tysięcy i dodatkowo jeszcze 4 kandydatów, którym się to nie udało. I tu chcemy właśnie poprzez te wybory, poprzez Państwa zakreślenie danego kandydata, jednego na karcie wyborczej, chcemy poznać, jakie są Państwa preferencje, jaki będzie wynik wyborczy, czy później będzie się różnił znacznie, czy też nie, od tego, który poznamy po oficjalnych wyborach 28 czerwca, w wyborach na prezydenta RP. Proszę Państwa, każda funkcja publiczna, każdy urzędnik ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu publicznym, politycznym, gospodarczym. Prezydent jest taką ikoną, ale nie tylko. Podpisuje bardzo dużo ważnych aktów prawnych, reprezentuje jego zdanie wypowiadane właśnie publicznie w Polsce, w naszej ojczyźnie, czy też za granicą. On o różnych sprawach ma bardzo duże znaczenie. Kształtuje naszą opinię. Tak, prawybory, szanowni państwo, możemy tu już wybrać spośród 15 kandydatów tego, który nam się podoba, który najbardziej odzwierciedla nasze interesy, który najbardziej będzie służył Polsce, ojczyźnie. Są tu wszystkie opcje wśród tych kandydatów, a więc tych 11, którzy się zakwalifikowali, i dodatkowo 4. Pan Wojciech Bakun, pan Grzegorz Sowa, Piotr Bakun, pan Grzegorz Sowa, pan Wojciech Mateńka i ja, Roland Dubowski, mówiący tu do państwa. Jestem organizatorem zgromadzenia, tu obok przy stoliku niebieska koszula, czerwony krawat, bordo, pan Wojciech Bardoński, przewodniczący komisji dzisiaj, który jest inicjatorem tych prawyborów, tego happeningu. I już tego typu akcje kilka lat temu też w związku z wyborami do Sejmu i Senatu robił. I to rzeczywiście się udaje. Także zapraszamy państwa, można już dziś wybrać. Ja też czekamy jeszcze na przybycie do nas kandydatów na prezydenta, pana Wojciecha Mateńki, pana Grzegorza Sowy, których też poproszę o zaprezentowanie się, o swoje zdanie na temat dzisiejszej demokracji i dzisiejszej naszej tutaj akcji prawyborczej, happeningu sondażowego. Mamy dużo zastrzeżeń do tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Inaczej by nas tu nie było. Ale staramy się z wyrozumiałością, zrozumiale, skutecznie przedstawiać nasze stanowisko. Korzystając z okazji, chciałbym też przekazać mój pogląd jako kandydata na prezydenta, Komitet Wyborczy Rolanda Dubowskiego wybrała mnie na tę tutaj jako kandydata grupa Inicjatywa Rycerze 2.0, grupa 3 organizacji, Nasz Dom Polska, Narodowy Front Polski oraz Przymierze Ludowo-Narodowe, spośród 3 kandydatów. Także w ogóle tutaj jesteśmy po to, żeby służyć Polsce, służyć ojczyźnie, służyć naszym bliskim. To jest nasz wspólny interes przeciwdziałać wojnie, przeciwdziałać podżeganiu do wojny, organizować i motywować naszych rodaków do aktywności politycznej, społecznej. W sumie my jesteśmy suwerenem. I dalej właśnie chciałbym przedstawić państwu mój program, który jest dostępny w internecie, na Facebooku. Reprezentuję właśnie tych 3 organizacji, które wymieniłem, ten program Inicjatywy Rycerze 2.0 jako kandydat na kandydata prezydenta, kandydat narodowiec. Proszę państwa, a więc cóż deklaruję, chciałbym zrobić. No jesteśmy sceptyczni do Unii Europejskiej, chcielibyśmy wyjść z Unii Europejskiej. Chcielibyśmy stanąć na własnych nogach, nie być skrępowani tymi traktatami. To miała być Europa ojczyzn, a nie właśnie drugie takie super państwo, które niekoniecznie działa zgodnie z interesem państw i narodów wchodzących w jego skład. Na drugim punkcie mamy wydalenie imigrantów. To nie znaczy, że mamy się zamykać na gości, ale przede wszystkim my pracujemy tu w tej ojczyźnie. Nasi ojcowie, dziadowie ginęli za tę ziemię, za to, żebyśmy mówili w języku polskim. Dlatego też my mamy tu mieć na pewno nie mniejsze, a większe prawa niż obcy. I to nie jest równoznaczne z jakąś nienawiścią. Po prostu takie taka jest jakby naturalna kolej rzeczy. Jeżeli przyjmiemy, że historia świata to jest historia niepodległych, szanowni państwo, narodów i państw. A wiemy, że wszelkie imperia wcześniej czy później się kończyły i to właśnie ze szkodą zwykłych ludzi, narodów. Co nie znaczy, że nie powinniśmy utrzymywać normalnych stosunków, szczególnie z naszymi sąsiadami, co jest bardzo ważne, z rodziną państw słowiańskich i działać na rzecz pokoju i w ogóle dbać o swoją dyplomację, o te relacje, o te stosunki dyplomatyczne, które już od wieków zostały wypracowane. Jak na przykład, proszę państwa, tutaj nasuwa mi się Iran i na pewno wiedzą państwo, o co chodzi, jak Syria na przykład. Ale i tu nam bardzo blisko, nasi sąsiedzi, Białoruś, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry. Także następny punkt mojego programu, w którym reprezentuję właśnie środowisko kilku organizacji, to jest powrót do cywilizacji życia. Co pod tym punktem, o czym tutaj myślę, co mam na myśli? No cóż, dzisiaj, proszę państwa, no jednak jesteśmy tutaj za tym, żeby nie propagowano tej propagandy homoseksualizmu, właśnie takie nachalnie, w ogóle propagandy homoseksualnej LGBT. Jesteśmy następny punkt, czyli za zdrową moralnością, bo to jest jakby, to jest probierzem zdrowej rodziny, zdrowych dzieci, młodzieży. I zdrowa rodzina powoduje normalny, naturalny przyrost naturalny, rozrodczość, właściwą demografię, przepraszam. Następny punkt, uwolnienie od wyzysku kolonialnego i korupcji. Tak to postrzegamy dzisiaj, proszę państwa. Moim zdaniem i mojego środowiska, dziś jesteśmy kolonią. Gdybyśmy mieli te zyski, które właśnie obcy, czy też poprzez korupcję i afery są wytransferowywane, to żylibyśmy na dwu-trzykrotnie wyższym poziomie. Normalnie byśmy żyli. Także, proszę państwa, powinniśmy żyć i z własności, z pracy, a nie tylko z pracy. Szczególnie we własnej ojczyźnie. Następny punkt. Rozliczenie złodziejskiej prywatyzacji. Atakowa po 1989 roku miała miejsce. Tego nie możemy zostawić tak sobie. Prawo musi, żeby szacunek był do prawa, musi bronić sprawiedliwości, musi bronić naszego interesu. Na które to prawo, na których to prawników, urzędników my jako podatnicy ułożymy w naszych podatkach. Optujemy za uczciwą demokracją, z ordynacją pięcioprzymiotnikową, która jest zawarta w Konstytucji, ale naszym zdaniem nie jest przestrzegana, która daje ta ordynacja podmiotowość narodowi polskiemu, Polska dla Polaków. Jesteśmy tu po to właśnie, ażeby tę demokrację promować, ale prawdziwą. Wiele pojęć dzisiaj, terminów fałszuje się, inne znaczenia się przypisuje, szanowni państwo, i wtedy ulegamy pewnej manipulacji, odwracając się na przykład od polityki czy od demokracji. A tu się okazuje, że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, to nie jest politykierstwo, to nie jest partyjniactwo, to nie jest korupcja. Także dbajmy o właściwe znaczenie tych pojęć, walczmy o nie, nie dajmy się zmanipulować. Podobnie demokracja. Od starożytnego znaczenia demos, ze starożytnej Greki lud, kratio rządy, rządy ludu. Rządy zwykłych ludzi, tych, którzy pracują, tych, których jest najwięcej. Czyli to nasze interesy mają być reprezentowane, suwerena. I tak powinniśmy rozumieć demokrację i takiego znaczenia demokracji powinniśmy bronić. Zapraszamy, proszę państwa, happening sondażowy Możemy wybrać już dziś, tydzień przed wyborami prezydenckimi, możemy już dziś wybrać prezydenta. Z 15 kandydatów. Mamy karty wyborcze. Można podejść. To jest... Tak, no słusznie, 18 lat jest warunek. Bardzo dziękujemy. Tak. Dla tych Polaków, Polek uprawnionych do głosowania, którzy ukończyli 18 lat. Możemy już dziś wybrać. Prawybory, happening sondażowy. 15 kandydatów na prezydenta. Zapraszamy Państwa warszawiaków i wszystkich tutaj gości w Warszawie przed wyjściem z metra Centrum. I wracając do mojego programu, Roland Dubowski, kandydat na kandydata prezydenta, Komitet Wyborczy Rolanda Dubowskiego. Przeniesienie ciężaru podatkowego, utrzymanie budżetu z polskich firm na firmy zagraniczne. No wiemy, wszyscy o tym się mówi, że jednak wielkie firmy, wielkie koncerny potrafią unikać podatku, a my musimy niestety płacić. No tak nie może być. Zakaz finansowania organizacji pozarządowych przez zagraniczne podmioty. Zakaz lobbingu przez firmy prywatne, szczególnie zagraniczne, bo to jest presja korupcyjna na polskich przedstawicieli władzy. Nawiązanie normalnych stosunków z państwami słowiańskimi, o czym już mówiłem, przede wszystkim z Rosją. Bo tu jest, widzimy dzisiaj też punkt zapalny. Może wielu z nas chce tego nie zauważyć, proszę Państwa, ale tak jak w 1939 roku nikt się nie spodziewał. I wojna może przyjść. To nie jest tak, że świat się bez wojen uczynił takim teraz już. Nie. W różnych miejscach świata i też w Europie te konflikty trwają. Inaczej dzisiaj to się robi. Broń jest sprzedawana, giną ludzie, nie bądźmy obojętni, a tu dziś zapraszamy do podstawowej czynności demokratycznej każdego z nas jako wyborcy do dania głosu na kandydata już dziś na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 15 osób, 15 kandydatów mamy, happening sondażowy. Oprócz 11 kandydatów, których już widzimy w mediach wielkonakładowych, wielonakładowych i masowych, że tak powiem, to są z nami tutaj 4, którzy nie uzyskali 100 tysięcy głosów, ale też mają prawo, naszym zdaniem, do zaprezentowania się. Pan Piotr Bakun, pan Wojciech Mateńka, pan Grzegorz Sowa i mówiący ja tu Roland Dubowski też, Komitet Wyborczy. Proszę Państwa, i ostatni z moich punktów mojego programu, pozbycie się obcych wojsk amerykańskich z Polski. Tak, czyli powinniśmy jednak bardziej stawiać na własne wojsko, własną armię i wychowywać własnych chłopców z własnych podatków, bo tak jak historia uczy, że obcy żołnierz nigdy nie będzie tak troszczył się, dbał o ojczyznę, się bił w razie konfliktu, oby do niego nie doszło jak Polak, jak polski żołnierz. Zresztą na obce wojska też musimy niestety łożyć pieniądze. I to jest ryzyko w razie jakiegoś konfliktu. Dbajmy o dobre stosunki z sąsiadami. Proszę Państwa, zapraszamy. Pana też. Mamy kartkę wyborczą, możemy zagłosować. 15 kandydatów. Tu jest urna biało-czerwona, przepisowa. Możemy skreślić. Nie podoba mi się. Jest demokracja, możemy. Nikt nas nie zmusza do wzięcia udziału w wyborach. Możemy nie brać też odpowiedzialności za to, co się dzieje w ojczyźnie. Bardzo proszę. Tak. Także to jest tak, wolność, że tak powiem, wyboru i demokratyczne podejście też do tego, do tej czynności, jaką są wybory, proszę Państwa. 18 lat kończąc, możemy wziąć udział, możemy wybrać swoich kandydatów. Dzisiaj też możemy tego doświadczyć. 15 kandydatów. prawybory, happening sondażowy. Na razie deszcz nie pada, widzimy. Nie jest za gorąco na tak zwanej patelni, jakby nazwa wskazywała, jako narzędzie bardzo niebezpieczne do przebywania. Proszę Państwa, Państwa zachęca tu w niebieskiej koszuli z bordowym krawatem przewodniczący Komisji Wyborczej, zachęca do wzięcia udziału w naszych prawyborach. Na peningu sondażowym pan Wojciech Bardoński jest przewodniczącym Komisji Wyborczej. Tego typu akcję już kilka lat temu też organizował, związaną z wyborami do Sejmu i Senatu. Zakończyło się sukcesem. Poznaliśmy preferencje wyborcze Polaków. To jest też takie ćwiczenie się. W wyborach. Aktywność wyborcza też świadczy o tym, w jaki sposób poczuwamy się do tego, co się dzieje w ojczyźnie, do odpowiedzialności. I to też jest sygnał, szanowni Państwo, nie tylko dla nas obywateli, ale i na zewnątrz, dla obywateli innych państw, w jaki sposób na przykład Polacy podchodzą do wyborów. Czy zależy im na tym, żeby kogoś zgodnie ze swoimi preferencjami wybrać, czy w ogóle nie zależy. I to też pośrednio świadczy o tym, jaka jest jakość naszego życia publicznego, jaka jest jakość mediów, kultury. W państwie demokratycznym, jakby nie mówić. Proszę Państwa, mamy panią, która zdecydowała się właśnie oddać głos na swojego kandydata. Uwaga, tak. Proszę, pana też. 15 kandydatów, jedną osobę skreślamy, jest krzyżyk. Długopis tutaj, pan przy stoliku. Wynik dzisiejszej akcji opublikujemy, proszę Państwa, no i będzie świadczył o tym, na ile